16 listopada 1980 roku, przed 9 rano, mężczyzna wybiegł na dziedziniec prestiżowej szkoły wyższej École Normale Supérieure w piżamie i szlafroku, krzycząc w stanie dezorientacji. Tym mężczyzną był 62-letni Louis Althusser, jeden z czołowych i najbardziej kontrowersyjnych filozofów marksistowskich, który własnoręcznie udusił swoją żonę, Helen Rytman, w ich apartamencie we francuskiej szkole. Nie został on skazany, nie został osądzony, nie miał nawet okazji do złożenia zeznań, a odpowiedzialne za to były jego poważne zaburzenia psychiczne. Przez jednych uważany za niebezpiecznego szaleńca, a przez innych za uprzywilejowaną elitę, która uniknęła odpowiedzialności, a przez niektórych bronione. Po wszystkim spędził kilka lat w szpitalu, a po wyjściu napisał pośmiertnie wydaną książkę Przyszłość trwa długo, w której opisał to wydarzenie z własnej perspektywy. To, co następuje, jest w każdym szczególe dokładnym wspomnieniem wydarzeń, które przez całe to cierpienie na zawsze pozostanie wyryte w mojej pamięci. Opiszę, co się stało pomiędzy dwoma strefami ciemności, tą nieznaną, z której wychodziłem, i tą, w którą miałem wejść. Oto scena morderstwa tak, jak ją przeżyłem. Nagle wstałem i, mając na sobie szlafrok, znalazłem się u stóp łóżka w moim mieszkaniu École Normale. Szare światło listopadowego poranka. Była prawie 9 w niedzielę 16. Sączyło się przez wysokie okno po lewej stronie, na sam koniec łóżka. Okno było obramowane parą bardzo starych, empirowych, czerwonych zasłon, które wisiały tam od dawna, potargane wiekiem i spalone słońcem. Helen, również w szlafroku, leżała przede mną na plecach. Jej miednica spoczywała na brzegu łóżka, a nogi zwisały na dywanie. Klęcząc obok niej i pochylając się nad jej ciałem, masowałem jej szyję. Często w milczeniu masowałem jej karki, plecy. Nauczyłem się odpowiedniej techniki jako jeniec wojenny od małego klerka, zawodowego piłkarza, który był ekspertem w kwestiach wszelakich. Ale tym razem masowałem przód jej szyi. Cisnąłem kciuki w zagłębienie na szczycie jej mostka, a potem, nie przestając uciskać, powoli przesuwałem je oba. Jeden w lewo, drugi w prawo, w kierunku uszu, gdzie ciało było twarde. Masowałem ją dalej w kształcie litery V. Mięśnie moich przedramion zaczęły się bardzo męczyć. Wiedziałem, że zawsze tak było, kiedy ją masowałem. Twarz Helen była spokojna i nieruchoma, oczy miała otwarte i wpatrzone w sufit. Nagle ogarnęło mnie przerażenie. Jej oczy wpatrywały się bez końca, a ja zauważyłem, że czubek języka wystawał z pomiędzy zębów i warg, dziwnie nieruchomy. Oczywiście widziałem już wcześniej martwe ciała, ale nigdy w życiu nie patrzyłem w twarz kogoś, kto został uduszony. A jednak wiedziałem, że została uduszona. Ale jak? Stałem i krzyknąłem, udusiłem Helenę. W stanie totalnej paniki wybiegłem z mieszkania i pobiegłem ile sił w nogach po wąskich schodach z żelazną poręczą na frontowe podwórze zamknięte wysokimi żelaznymi bramami. Biegłem w kierunku izby chorych, gdzie wiedziałem, że znajdę doktora Etienne'a, który mieszkał na pierwszym piętrze. Ponieważ była to niedziela i ekol była w połowie pusta, a ludzie jeszcze spali, nie spotkałem nikogo. Chodziłem po cztery schody naraz, wciąż krzycząc. Udusiłem Helenę. Gwałtownie zapukałem do drzwi doktora. W końcu otworzył je, również w szlafroku. Wyglądał na zdumionego. Nie przestawałem krzyczeć, że udusiłem Helenę i szarpałem go za kołnierz szlafroka, nalegając, aby przyszedł ją zobaczyć, bo w przeciwnym razie spalę ekol. Etienne nie uwierzył mi, mówiąc, to niemożliwe. Pośpiesznie zeszliśmy z powrotem na dół i w jednej chwili stanęliśmy nad Heleną. Jej oczy były tak samo wpatrzone jak wcześniej, a czubek języka wciąż był widoczny między wargami i zębami. Etienne wyczuł jej serce i puls i powiedział, nie da się nic zrobić, jest już za późno. Zapytałem, czy nie da się jej ożywić? Nie. W tym momencie Etienne poprosił mnie, żebym wybaczył mu na chwilę lub dwie i zostawił mnie samego. Później zdałem sobie sprawę, że musiał zadzwonić do dyrektora, do szpitala, na posterunek policji itd. Czekałem, nieustannie się trzęsąc. Długie, zużyte zasłony wisiały w strzępach po obu stronach okna. Ta po prawej stronie ocierała się o dolną część łóżka. Przypomniałem sobie widok naszego przyjaciela, Jacques'a Martina, w jego maleńkiej sypialni w 16. dzielnicy.
Znaleziono go martwego pewnego sierpniowego dnia 1964 roku. Od kilku dni leżał rozciągnięty na łóżku. Na jego piersi leżała długa łodyga szkarłatnej róży. Było to ciche przesłanie z zagrobu dla nas dwóch, którzy byliśmy tu jego przyjaciółmi od 20 lat. Przypomnienie o Belejonisie. W tym momencie wziąłem wstążkę z zasłony i nie rozrywając jej, ułożyłem ukośnie na piersiach Helen, od prawego ramienia do lewej piersi. Wrócił Etienne i od tej chwili wszystko się pomieszało. Wydaje mi się, że pamiętam, jak dał mi zastrzyk i jak poszedłem za nim do mojego biura, gdzie ktoś, nie wiem kto, wyjmował książki, które wypożyczyłem z biblioteki Ecole. Etienne mówił o szpitalu. Pogrążyłem się w ciemności. W kwestii prawnej sprawa była dość jednoznaczna. Na przestrzeni lat Althusser miał diagnozowane choroby psychiczne, które dzisiaj zaliczylibyśmy do schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Od lat 50. był pod ciągłym nadzorem lekarskim, leczony m.in. elektrostrząsami, narkoanalizą, psychoanalizą i łącznie spędził w klinikach i szpitalach ponad 20 lat swojego życia. W momencie popełnienia czynu był on w stanie halucynacji i psychozy i nie wiedział, co się dookoła niego dzieje. Nie kontrolował też swojego zachowania, więc nie mógł za nie odpowiadać. Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie? Ale w kwestii moralnej winy i tragedii, jaka go spotkała, pozostał oskarżony. Ale niekoniecznie winny, bo być może wyświadczył jej przysługę. Ale żeby zrozumieć tą, wydawałoby się, chorą sugestię, musimy się cofnąć i dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Rytman urodziła się w Paryżu 1910 roku, w żydowskiej rodzinie rosyjsko-litewskiego pochodzenia. Jej matka jej nienawidziła, bo chciała urodzić chłopca. W ogóle nie okazywała czułości ani dotyku. Ojca wspominała lepiej. Matka zaszczepiła w niej jedynie przeszywający lęk, który towarzyszył jej przez całe życie. Lęk, że będzie tak okropna jak ona. Jej ojciec chorował na raka i jako jedyna z całej rodziny opiekowała się nim. Lekarz, który jej pomagał, był dla niej miły, do czasu aż postanowił ją molestować, kiedy ta miała 12 lat. A kiedy ojciec bardzo cierpiał i był już bliski śmierci, zamiast zaaplikować finalną dawkę morfiny samodzielnie, oddał ją w ręce Heleny, która była wciąż jeszcze dzieckiem. A musiała własnoręcznie zabić własnego ojca. Sytuacja powtórzyła się rok później, tym razem z matką. Walczyła we francuskim ruchu oporu, gdzie straciła przyjaciół i mężczyznę, którego kochała. Należała też do francuskiej partii komunistycznej, z której została wydalona za rzekomy udział w egzekucjach byłych współpracowników nazistowskich i za rzekome trockistowskie odchylenia. Mieszkała w okropnych warunkach na poddaszach w wątpliwych dzielnicach, bez pracy i pieniędzy. Przeszła wiele traum, które odbiły się na niej i na całym jej życiu, bo po drodze traciła wszystko, na czym jej zależało. Louis Althusser, łagodny, cierpliwy i pomocny dla studentów profesor filozofii słynnej paryskiej École Normale Supérieure, był powszechnie uznawany i niemal wielbiony, to nie tylko we Francji, ale też w całej Europie, jako jeden z najwybitniejszych znawców i odnowicieli marksizmu. A jako doświadczony analizant, czyli osoba poddawana psychoanalizie, doszukiwał się winy za to, jaki jest i co zrobił w swojej matce, która symbolicznie go wykastrowała i w jej relacji z ojcem. Miał czuć przez całe życie, że nie jest sobą, że tak naprawdę nie istnieje i że cała jego egzystencja opiera się na udawaniu i pozorach. Można by powiedzieć, że wspiął się przy tym na wyżyny syndromu oszusta, ponieważ czuł się w gruncie rzeczy bezwartościowy i ciągle towarzyszył mu lęk, że ludzie to wielkie oszustwo odkryją. Przez swoje ciężkie stany psychiczne często sam dobrowolnie udawał się do szpitala i nie chciał go opuszczać, bo wiedział, że dostaje tam wszystko, czego potrzebuje i nie musi przy tym mierzyć się z odpowiedzialnością i ze światem. Był ciągle prześladowany przez myśli samobójcze i cierpiał na luki w pamięci. Na przykład jak przetłumaczył kiedyś pisma Feuerbacha, to później w ogóle nie pamiętał, żeby coś takiego robił. No a żeby zapomnieć coś takiego, co pochłania tyle czasu i uwagi, wiecie, to nie jest zapomnienie, co się jadło wczoraj na obiad. Z Helen Rytman związali się w 1946 roku, ona była od niego 8 lat starsza, no i nie ukrywał, że miała na niego dominujący wpływ. W zasadzie wiele osób uważało, że był od niej całkowicie zależny. Tak czy inaczej, zarówno Helenę, jak i Louisa przenikało głębokie i nieusuwalne cierpienie, które też jednocześnie ich połączyło.
Althusser opisał to tak. Spróbujcie sobie wyobrazić nasze spotkanie. Byliśmy dwiema skrajnie samotnymi osobami, obie pogrążone w rozpaczy. Spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo i zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy bratnimi duszami, dzielącymi to samo poczucie udręki, cierpienia, samotności i rozpaczliwej tęsknoty. W kwietniu 1980 roku przeszedł operację w związku ze stanem zapalnym przełyku, tylko że środki znieczulające wprawiły go w stan wyjątkowo ostrej depresji i jego stan psychiczny do czerwca się tylko pogarszał, a Helen to znosiła. Przez wiele lat znosiła cały ciężar i udrękę moich stanów depresji i hipomanii, i to nie tylko depresji, ale co gorsza, niekończących się miesięcy lub tygodni, kiedy znajdowałem się w stanie narastającego niepokoju, walczyłem z chorobą, ciągle szukając u niej wsparcia, zanim zdecydowałem, że muszę iść do szpitala. Po moim pobycie w szpitalu została sama i jedyne, na co mogła liczyć, to odwiedzanie mnie praktycznie codziennie, a potem samotny powrót do pustego domu w stanie niepokoju. Jednak najtrudniejsze, a w końcu nie do zniesienia, były dla niej kolejne telefony od moich licznych przyjaciół i niezliczonych znajomych. Helen bez końca powtarzała te same frazesy i bardzo cierpiała, ponieważ dla tych wszystkich przyjaciół, poza kilkoma rzadkimi wyjątkami, ona już tak naprawdę nie istniała. Wszystkie te telefony były wykonywane, aby dowiedzieć się, co u mnie, a nie co u niej. Nie znam nikogo, kto byłby w stanie znosić to przez dłuższy czas. A trwało to już prawie 30 lat, oczywiście z przerwami, ale zawsze według tego samego schematu. Ponieważ wiedziała, że mogę mieć nawroty choroby, czekała na nie nawet w okresach, kiedy wszystko szło lepiej. A zwłaszcza w czasie jednej z moich hipomanii, kiedy byłem naprawdę nie do zniesienia. Moje ciągłe, agresywne i prowokacyjne zachowanie głęboko ją raniło. Nie miała nikogo, z kim mogłaby dzielić swoje cierpienie. Althusser nie był w stanie kontrolować swojego ciała. Do tego cierpiał na koszmary, które mieszały mu się z rzeczywistością. A to w pokoju obok odbywał się trybunał, który miał go skazać na śmierć. A to strzelali do niego z okien naprzeciwko. A czerwone brygady miały wpaść do jego pokoju i wymierzyć mu egzekucję. Wyobrażałem sobie najróżniejsze możliwe sposoby śmierci, a ponadto chciałem nie tylko zniszczyć się fizycznie, ale także zniszczyć wszelkie ślady mojej egzystencji. W szczególności zniszczyć wszystkie moje książki, wszystkie moje notatki, spalić także Ecole i, jeśli to możliwe, pozbyć się samej Helen. Po zmianie leczenia nastąpiła poprawa i lekarze uznali, że może już opuścić szpital. Chociaż zdaniem przyjaciół Althussera był on w bardzo złym stanie. Udali się z Helen nad morze, żeby odpocząć, ale wrócili po niecałych 10 dniach, bo Althusserowi znowu się pogorszyło. A potem miał nastąpić najgorszy okres w ich życiu. Chociaż Althusser najwyraźniej nie do końca wiedział, co się dzieje. Przez wiele dni siedzieli tylko we dwoje, nikomu nie otwierali drzwi i nie odbierali nawet telefonów. Nie wiadomo w zasadzie dlaczego. Althusser opisał ten okres tak. Nie wiedziałem, na co dokładnie naraziłem Helen. Wiem natomiast, że byłem zdolny do najstraszniejszych rzeczy, ale ona z determinacją, która mnie przeraziła, powiedziała mi, że nie może już ze mną żyć, że w jej oczach jestem potworem, i że chce mnie zostawić na zawsze. Zaczęła całkiem otwarcie szukać mieszkania, ale nie znalazła go od razu. Wstawała przede mną i znikała na cały dzień. Jeśli zostawała w domu, odmawiała rozmowy ze mną, a nawet spotkania twarzą w twarz. Schroniła się w swojej sypialni lub kuchni, zatrzasnęła drzwi i zabroniła mi wchodzić. Było to niezwykłe przeżycie, jakbyśmy znaleźli się w piekle, a my oboje zamknięci razem w stanie celowo wymyślonej samotności. Zawsze odczuwałem silną udrękę z powodu opuszczenia, zwłaszcza przez nią, ale bycie całkowicie ignorowanym, choć wciąż tam byłem, w naszym własnym domu, było najbardziej nieznośną rzeczą ze wszystkich. Ostatecznie doszło do tego, że za jedyne wyjście Helen zaczęła uważać popełnienie samobójstwa i zaczęła rozważać różne możliwości jego popełnienia. Pewnego dnia, przynajmniej zdaniem Althussera, miała go wręcz poprosić, żeby on ją zabił. Ale Althusser chciał ją wziąć na przeczekanie, aż się wszystko uspokoi i wróci do normy. W końcu interweniował jego analityk i kazał mu iść do szpitala, co miało nastąpić w przeciągu 2 do 3 dni. Ale 3 dni minęły i nic takiego się nie stało. Okazało się, że sama Helen poprosiła analityka, żeby ten przesunął przyjęcie do szpitala o kolejne 3 dni. Louis miał więc do niego trafić 17 listopada. Sugestia, że to Althusser doprowadził Helen do takiego stanu, że ta zaczęła rozważać samobójstwo, jest oczywiście przerażające, ale na ile wynikało to z przypływu emocji, na ile z całego związku, a na ile z jej życia i tego nieusuwalnego cierpienia, które jej towarzyszyło, nie wiadomo.
Wiadomo jednak, że na miejscu zbrodni nie było żadnych śladów przemocy. Cały pokój czy pościel na łóżku nie wyglądały, jakby stawiała jakikolwiek opór. Na jej szyi też nie było śladów duszenia. Tak naprawdę dopiero następnego dnia odkryto zmiażdżoną tchawicę. Althusser przebywał przez 3 lata w szpitalu, a później na północy Paryża, gdzie był pod ciągłym nadzorem przyjaciół, którzy wymieniali się i nie zostawiali go nawet na chwilę, żeby ten sobie przypadkiem nic nie zrobił. Ostatecznie Althusser wolał odpowiedzieć przed ławą oskarżonych w sądzie, nawet jeżeli ryzykowałby tym wyrok śmierci, ale nie zostać przez to pozbawionym przez ekspertów możliwości wypowiedzi. Nie miał przez to szansy wzięcia odpowiedzialności ani psychicznej, ani prawnej za to, co zrobił. Nad do czego się przyznawał i za co czuł się przecież winny. Prasa oczywiście oczekiwała dramy, bo miała to być najbardziej kontrowersyjna rozprawa, na której miałaby się pojawić nie mniej kontrowersyjna postać, mianowicie Jacques Lacan, z którym to Althusser się dobrze znał. A kiedy do rozprawy nie doszło, no to prasa rzuciła się na niego i zaczęły pojawiać się najróżniejsze wyjaśnienia tego wszystkiego. Że to wina jego marksizmu, że to wina jego komunizmu, że filozofia prowadzi do szaleństwa, że to skandal, że człowiek uznany od dawna za szalonego mógł przez 30 lat chodzić wolno, do tego uczyć całe pokolenia młodzieży w École Normale. I że to skandal, że taki zbrodniarz był kryty przez establishment. Od czasu do czasu pogrążona w rozpaczy, wyniszczająca i starzejąca się postać przechadzała się ulicami Paryża, krzycząc: Je suis le grand Althusser. Postać ta zmarła 22 października 1990 roku na atak serca. Żeby jakoś to wszystko podsumować i zebrać do kupy, zostawiam was na koniec z dłuższym fragmentem wypowiedzi przyjaciela Althussera, który był lekarzem i chyba najlepiej podsumował całą sprawę. Z jednej strony, jak zauważyło 3 biegłych lekarzy, cierpiałeś na dezorientację umysłową i halucynacje oraz byłeś całkowicie nieświadomy tego, co robiłeś, zarówno przed, jak i w trakcie czynu. Na głębszym poziomie znajdowałeś się w stanie ostrej melancholii i dlatego nie mogłeś ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Z drugiej strony, jedna rzecz rzuciła się w oczy osobom prowadzącym dochodzenie policyjne. W żadnej z twoich sypialni, ani na twoim łóżku nie było śladu nieporządku, podobnie jak w ubraniu Helen. Skóra na szyi Helen nie nosiła zewnętrznych śladów uduszenia. Wreszcie, oboje byliście sami w mieszkaniu, nie tylko przez poprzednie 10 dni, ale także tego ranka. Oczywiście nie było tam nikogo, kto mógłby interweniować. Co więcej, z jakiegoś powodu Helen nie podjęła żadnego wysiłku, aby się bronić. Ktoś, całkiem słusznie, poczynił następujące spostrzeżenie. Biorąc pod uwagę twój stan dezorientacji i nieświadomości, a być może także szkodliwe działanie inhibitorów MAO, po szoku biologicznym, który wywoływał te szkodliwe skutki, gdyby Helen dała ci porządnego policzka lub podjęła jakiś poważny wysiłek, wystarczyłoby to, aby wyprowadzić cię ze stanu nieświadomości lub przynajmniej powstrzymać twoje nieświadome działania. Wtedy cały przebieg wydarzeń mógłby być inny, ale ona nic nie zrobiła. Czy to znaczy, że była świadoma zbliżającej się śmierci i chciała umrzeć z twoich rąk, a więc biegnie dała się zabić? Nie da się tego wykluczyć. Czy też przeciwnie, nie bała się niczego, gdy z dobroci zaczęły się masować, do czego już dawno przywykła? Jeśli jednak mam panu wierzyć, muszę zauważyć, że nigdy nie masował pan przedniej części jej szyi, tylko kark. Tego również nie można wykluczyć. Zdajesz sobie sprawę, że szyja jest niezwykle delikatna. Wiedzą o tym wszyscy anatomowie, wszyscy, którzy biorą udział w walkach zbrojnych, a także zabójcy. Wystarczy najmniejsze uderzenie, aby złamać chrząstkę i drobne kości, powodując śmierć. Czy Helen chciała zakończyć swoje życie? Czy biernie zaakceptowała śmierć z twoich rąk, błagając cię, aby się zabił? A może tak bardzo chciałeś jej pomóc, jak to robiłeś przez całe życie? Pomóc spełnić jej najbardziej gorące i bezradne pragnienie, że nieświadomie zaspokoiłeś jej pragnienie zakończenia życia? Jest to tak zwane samobójstwo przez pośrednika lub samobójstwo altruistyczne, z którym spotykamy się dość często w przypadkach ostrej melancholii, takich jak pana. Jak głęboko zakorzeniony powód miała, aby błagać twojego analityka o przyznanie jej tej zwłoki? Można też powiedzieć, że niewątpliwie ją zabiłeś, a więc dążyłeś do spełnienia własnego pragnienia śmierci, wyświadczając jej jednocześnie ogromną przysługę zabicia jej, czego ona sama nie była w stanie zrobić. Choć chciałeś jedynie być może dokładnie ją wymasować, a trzeba pamiętać, że nie znaleziono żadnych zewnętrznych śladów uduszenia. W ten sposób nieświadomie dążyłeś do własnej autodestrukcji poprzez śmierć osoby, która najbardziej w ciebie wierzyła, aby upewnić się, że pozostaniesz tą samą sztuczną i podstępną postacią,
na punkcie której zawsze miałeś obsesję. Najlepszym sposobem na udowodnienie, że nie istniejesz, jest zniszczenie siebie poprzez zniszczenie osoby, która cię kocha, a przede wszystkim wierzy w twoje istnienie. Oczywiście możliwe wyjaśnienia się na tym nie kończą, a to, które do nas najbardziej przemówi, w dużej mierze zależy od tego, jakie mamy nastawienie do danej osoby. Dla niektórych mogą wydawać się zbyt usprawiedliwiające, a dla innych przekombinowane i wolą bardziej logiczne wyjaśnienia. Dlatego na koniec jeszcze kilka słów od tego samego lekarza. Wiem, że zawsze znajdą się ludzie, nawet przyjaciele, którzy powiedzą: Helen była jego chorobą i on tę chorobę zniszczył. Zabił ją, ponieważ żył fantazją własnej autodestrukcji, a ta autodestrukcja logicznie wiązała się ze zniszczeniem jego dzieła, jego sławy, jego analityka i wreszcie Heleny, która była streszczeniem całego życia. Najbardziej niefortunnym aspektem tej linii argumentacyjnej, bardzo rozpowszechnionej, ponieważ bardzo pocieszającej, oferuje ona przecież niepodważalną przyczynę, jest ponieważ, które tworzy niepodważalne powiązanie wyjaśniające, nie biorąc w żaden sposób pod uwagę elementów obiektywnie niepewnych. Każdy z nas ma nieświadome, agresywne fantazje, a nawet zabójcze, mordercze. Gdyby wszyscy, którzy mają takie fantazje, mieli je realizować, wszyscy nieuchronnie stalibyśmy się mordercami. Rozumiesz, wszyscy. Tak się jednak składa, że ogromna większość ludzi może żyć całkiem spokojnie, nawet ze swoimi fantazjami zabójczymi, nie realizując ich nigdy w czynach. Człowiek może umrzeć w wyniku zwykłego wypadku, nie spełniając żadnego pragnienia, ale kiedy pragnienie istnieje lub jest podejrzewane, wymyślają wyjaśnienie oparte na idei morderczej fantazji, którą następnie przekształcają w przyczynę morderstwa, nawet nieświadomego. Przede wszystkim każdy, także przyjaciele danej osoby, musi z perspektywy czasu wyrobić sobie własny punkt widzenia, który mu odpowiada. Pozwala mu pogodzić się z szokiem, jaki wywołało to, co się stało, i publicznie stawić temu czoła. Ci, którzy twierdzą, że są w posiadaniu jakiegoś wyjaśnienia przyczynowego, nie rozumieją nic z ambiwalencji fantazji i wewnętrznego znaczenia, raczej w życiu niż z ostatecznej perspektywy, jaką daje śmierć, ani nie rozumieją nic z roli tych przypadkowych, zewnętrznych okoliczności, które umożliwiają zajście śmiertelnego zdarzenia lub, jak to się dzieje w ogromnej większości przypadków, jego uniknięcie. Materiały tego typu kosztują dużo czasu i energii, więc jeśli chciałbyś lub chciałabyś ich więcej, albo po prostu chcesz się odwdzięczyć, rozważ dołączenie do grona tych znamienitych osób, które wsparły nas i lub wspierają nadal.